W pewnym momencie było dla mnie to za mało. Zacząłem lepiej się odżywiać, a nawet bardzo dobrze. Chodziłem na siłownię, zacząłem spacerować, przestałem ciężko pracować, 8 godzin i do domu. Poczułem poprawę, ale to za mało, 2%, może 3. A w nocy i tak nie mogłem spać, kładłem się o 1-4 w nocy i trudno było mi usnąć. Byłem sfrustrowany, zaniepokojony, w głowie miałem mętlik. Zwyczajnie depresja. Nic mnie nie cieszyło, chciałem tylko przetrwać kolejny dzień. A później natknąłem się na film w internecie. Zacząłem się tym tematem interesować. Dowiedziałem się o wszystkim, aż trafiłem na czarodzieja. Czarodzieja. On jest jednym wielkim jebanym czarnoksiężnikiem. Od pierwszego dnia poczułem się lepiej. A gdy dowiedziałem się, że będę to brał 7 dni w tygodniu, to aż się rozpłakałem z radości. Bez siłowni, bez dobrego odżywiania, bez spacerów, zacząłem się czuć wyśmienicie. Kładę się o 22 spać i śpię jak dziecko. Głębokim snem, to nie takie czuwanie. Od dziecka się tak nie wysypiałem jak teraz. Czuję się świetnie. Mam w dzień dużo energii, a czasem nawet uśmiecham się do siebie. Nie reaguję nerwowo. Jak teraz mam do ogarnięcia kilka tematów naraz, to już nie mam problemów. Tylko to robię. Dzięki niemu moje skupienie jest coraz lepsze. Nie mówiłbym o tym, gdyby to nie było dla mnie ważne. Gdybym w to nie wierzył. Bo wiem, że to działa. I dlatego to rekomenduję dla wszystkich takich jak ja. Dla osób w wieku 20-55 lat, którzy pracują ciężko w stresie. Którzy mają dużo problemów. On działa tak samo na kobiety, jak i na mężczyzn. Mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Dodam, że nie czuję żadnych skutków ubocznych. Co jest wręcz wspaniałe. Wystarczy jedna tabletka 7 dni w tygodniu. I człowiek czuje się lepiej. Dowódca kompanii postawi każdego na nogi. Szeregowy kukuła! Jeden będę na ciebie czekał! Ruszaj się, ruszaj! Tak jest, panie poruczniku, już idę!